Matka i bracia Jezusa oczywiście stanęli na dworze, chcieli z Nim rozmawiać. To się działo w Galilei, oni nie mieli daleko do Jezusa. To nie była jakaś długa podróż. No i chcieli rozmawiać z Jezusem. No i ktoś tam, bo Jezus był otoczony tłumami, jak oni przyszli. No i ktoś mówi do Jezusa, oto Twoja matka, Twoi bracia stoją na dworze, chcą pomówić z Tobą. No i Jezus odpowiada tak. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciąga rękę nie do tłumów, tylko do swoich uczniów. I rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą, matką. Jak to ugryźć? Znaczy, jak zrozumieć, że matka Jezusa została jakby porównana z innymi ludźmi? To jest bardzo trudne. Więc ja zaproponuję krótko taki sposób wyjaśnienia, że są dwa pokrewieństwa. Człowiek każdy ma dwa pokrewieństwa. To znaczy jedno to jest oczywiście to nasze rodzinne. Każdy ma jakiegoś ojca, jakąś matkę, braci, kuzynów, ciotki, wujków i tak dalej. I to jest bardzo ważne dla każdego z nas, bo to jest nasza tożsamość. My jesteśmy owocem drzewa genealogicznego. Czyli jesteśmy szczególni według tego, jak są nasi przodkowie, ale to nie determinuje nas, jakim jesteśmy dzisiaj. To znaczy, jest jeszcze druga tożsamość, drugie pokrewieństwo. Właśnie Jezus o tym mówi. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. To jest, można nazwać to takim pokrewieństwem duchowym, czyli nie więzy krwi. Można powiedzieć najprościej, do jakiej rodziny duchowej należy. No wiadomo, tutaj jest Kościół. I nawiasem mówiąc, to też jest rodzina. Bo Jezus, na zewnątrz stoi Matka Jezusa, która jest nie tylko Jego fizyczną matką, ale i duchową. A Jezus mówi, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli Jezus mówi, kto jest Jego Ojcem. Jest w niebie, jest Bóg Ojciec. I teraz, gdyby próbować przeciwstawić te dwa pokrewieństwa, to się nie da. I nie wolno tego robić. Ono jedno drugiemu jest przeciwne. Bo im bardziej jesteśmy w Bogu, tym łatwiej, a może bardziej, jest nam być w naszych rodzinach. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo nie zawsze w rodzinie się układa. Tak jak nie zawsze nam się układa z Bogiem, to znaczy z naszej winy oczywiście. I poza tym przecież to pokrewieństwo rodzinne też nam daje Boga. Chociażby na przykład ta pierwsza komunia, nie? To się daje Boga. Rodzice dają Boga swoim dzieciom. I tam można powiedzieć, że już kończę, że ta Maryja tak została potraktowana, nie? Tu są moje matki teraz, nie? Jezus mówi. Ale potem, jak Jezus wisi na krzyżu i stoi Jego matka, to widząc apostoła Jana, mówi do Maryi, oto syn Twój. Czyli ta Maryja z tego pokrewieństwa, można powiedzieć, krwi, przejmuje tą rodzinę duchową Jezusa. Jan z Maryją idą do apostołów po śmierci Jezusa i oczekują zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Czyli te dwie rzeczy nie są sprzeczne. Im więcej Boga w naszych rodzinach, tym potem więcej Boga w naszym życiu dorosłych.